Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy dzień skłania do zamyślenia, do refleksji nad bieżącymi sprawami naszej ojczyzny. Ale jeśli Państwo pozwolicie, proponowałbym te właśnie pytania, te zagadnienia przenieść na część rozmowy między Państwem a mną, czy naszej wspólnej rozmowy po wykładzie. A zacznę od przedstawienia tematu, który zaproponowałem w nowym programie, czy w nowym cyklu wykładów. Cyklu zamierzonym w taki oto sposób, aby przez pryzmat rozmaitych rocznic, jakie przypadają w tym roku, przybliżać różne aspekty historii naszej niepodległości. Naturalnie rocznice traktowane będą w tym cyklu, który da Bóg będzie trwał w tym roku, nie w taki sposób, że będę skupiał się za każdym razem tylko na omawianiu danego roku, wydarzenia, prawda, w tym przypadku zaproponowanego dzisiaj wydarzenia, które miało miejsce 1000 lat temu, pokoju w Budziszynie. Nie, oczywiście te rocznice, poszczególne wydarzenia są traktowane przeze mnie jako pretekst do omówienia całego, choćby w skrócie oczywiście, w największym przybliżeniu, pasma zjawisk, faktów, postaci, które współtworzą historię polskich zmagań o wolność, o niepodległość. Tak się składa, to rzeczywiście wynika z kalendarza, że pierwszą z tych rocznic, które dostrzegłem w tym roku, roku jubileuszu odzyskania niepodległości, jest właśnie rocznica jeszcze bardziej, jeśli można tak powiedzieć, okrągła. I tak jak powiedziała, otwierając dzisiejsze spotkanie, pani Dobrowolska, rocznica chyba wciąż dotykająca bardzo ważnych dla nas dzisiaj spraw, a mianowicie tysięczna rocznica zwycięskiego dla Polski, dla państwa Bolesława Chrobrego, pokoju z Królestwem Niemieckim po 15-letniej wojnie toczonej od 1003 do 1018 roku z przerwami niedługimi, pokoju podyktowanego czy uzgodnionego w każdym razie w Budziszynie w końcu stycznia roku 1018. To nie był oczywiście moment nawiązania, jeśli można tak powiedzieć, stosunków polsko-niemieckich. W przybliżeniu i umownie traktuję obie nazwy, choć jak najbardziej można już mówić od dłuższego czasu wtedy, czyli w roku 1018 o Królestwie Niemieckim, to Królestwa Polskiego, pamiętajmy, jeszcze nie było. Królestwo Polskie powstanie 7 lat później, w 1025 roku, kiedy Bolesław Chrobry uwieńczy swoje skronie, a raczej arcybiskup gnieźnieński uwieńczy jego skronie koroną królewską, oznaczającą właśnie pełną suwerenność. Ale ta pełna suwerenność tworząca z Polski królestwo, jedno z kilku królestw w Europie, powstała nie nagle, nie wyskoczyła jak Atena z głowy Zeusa w pełnej zbroi, ale była budowana przez pokolenia pradziada, dziada i ojca Bolesława Chrobrego, tych wymienionych przez Gala, tak zwanego Gala, anonima Siemowita, Leszka i Siemomysła, po których przychodzi Mieszko i którego synem w końcu jest Bolesław Chrobry. Na pewno od czasów Mieszka nie ma wątpliwości, że relacje z sąsiadem niemieckim, a raczej z prącymi na wschód, rozmaicie nazywanymi marchiami wschodnimi Królestwa Niemieckiego, datują się co najmniej od czasów Mieszka. I to właśnie wyzwanie zagrożonej niepodległości państwa mieszkowego, które jeszcze Polską się nie nazywało. Niektórzy wierzą, większość może nawet z historyków podtrzymuje wciąż ten pogląd, że to państwo nazywane było państwem polańskim, ale od nazwy plemienia. Inni kwestionują tę nazwę, ja więc dla ostrożności nazwę je państwem Mieszka, bo imię władcy na pewno było tutaj hasłem wywoławczym tej wspólnoty politycznej, która już wtedy się budowała wokół niego. Otóż to właśnie zagrożenie ekspansją idącą od zachodu było na pewno jedną z pobudek, słowo na pewno może brzmi
zbyt mocno, ale prawdopodobnie, możemy tak domniemywać, było jedną z pobudek do decyzji najważniejszej w naszej historii, to znaczy do przyjęcia chrztu. I to jest w istocie, można powiedzieć, najważniejszy efekt początków trudnych bardzo relacji w stosunkach, które później nazwiemy polsko-niemieckimi, wkrótce nazwiemy polsko-niemieckimi. Oczywiście pierwszą datą znaną w naszej historii jest data konfliktu. Konfliktu, można go nazwać właśnie umownie polsko-niemieckiego. 963 rok, Mieszko ponosi klęskę. Historia Polski ta mierzona datami znanymi z kronik historycznych, potwierdzonych historycznie, zaczyna się od niepowodzenia doznanego z rąk niemieckich. 963 rok, ginie brat Mieszka w tym starciu i właśnie wtedy Mieszko po 963 roku zaczyna prawdopodobnie jakąś intensywną pracę umysłową, która ma doprowadzić go do tej wiekopomnej decyzji, to znaczy do przekształcenia swojego państwa w państwo ochrzczone, w państwo przynależące do szerszej wspólnoty chrześcijańskiej Europy. Bo to był sposób na uniknięcie dalszej, wyniszczającej, likwidującej niewątpliwie, a w każdym razie grożącej likwidacją odrębności, niepodległości państwa mieszkowego, konfrontacji z potężnym Królestwem Niemieckim. Drugą datą, która o rok jeszcze wyprzedza początek mierzonej konkretnymi wydarzeniami z historii zapisanymi w kronikach dziejów Polski, drugą datą, która, jak mówię, o rok jest wcześniejsza, jest rok 962, odnowienie cesarstwa. Król niemiecki, od dawna już sprawujący tę funkcję, tę rolę, Otton pierwszy przywdziewa koronę cesarską, odnawia tytuł cesarski. I zatrzymuje się przy tym nie dlatego, żeby trzymać państwa długo w mrokach średniowiecza, skoro tyle ciekawszych, ważniejszych może się wydawać tematów bliżej mamy do omówienia. Ale dlatego, że moim zdaniem wchodzimy tu znów w bardzo istotne, centralne zagadnienie dla stosunków polsko-niemieckich także w XXI wieku. Otóż Królestwo Niemieckie staje się od tego momentu, to znaczy od 962 roku, centrum szerszej wspólnoty. Pojawia się jakby niejasna, nie do końca czytelna konstrukcja. Każdorazowo król niemiecki może ubiegać się odtąd o tytuł cesarza Europy, cesarza chrześcijańskiej Europy, cesarza chrześcijaństwa po prostu, cesarza Zachodu. Jeszcze takiego określenia można użyć, bo istniał przecież wtedy cesarz Wschodu w Bizancjum. I to pytanie, czy Niemcy mają prawo wypowiadać się za całą Europę? Czy Niemcy, w skrócie można takiego uproszczenia użyć, to Europa? Ta dwuznaczność, ta niepokojąca, można tak powiedzieć, z punktu widzenia kwestii suwerenności innych krajów, kwestia pojawia się od momentu właśnie koronacji Ottona III, od 962. Bo z jednej strony przecież, patrząc już w następne wieki, patrzymy na jedność chrześcijańskiej Europy jako na dobro. To dobrze, że chrześcijańska Europa próbowała szukać jedności ponad podziałami. I dzisiaj także spoglądamy na Europę z nadzieją na przebudowanie jej jedności, ale przecież wielu z nas, na pewno nie wszyscy, ale wielu z nas chce, żeby Europa odnalazła swoje korzenie i żeby tworzyła pewną realną wspólnotę wartości. Nie tych, które reprezentuje pan wiceprzewodniczący Timmermans, czy występujący w roli ochroniarza europejskiego supermarketu skompromitowany polityk niemiecki Martin Schulz. Nie, mam na myśli oczywiście inne wartości. Ale czy idea jedności europejskiej jest zła sama w sobie, tylko dlatego, że kojarzy się jednocześnie z pokusą przejęcia kontroli nad tą ideą, przejęcia władzy nad nią
przez jeden naród, jeden ośrodek polityczny, najliczniejszy w centrum Europy, to prawda. Pod wieloma względami zaawansowany zarówno w swoim rozwoju, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, technologicznym, jak i kulturowym, ale przecież wraz z tą pokusą do przejęcia odpowiedzialności za Europę grozi inny wymiar słowa cesarstwo. Grozi mianowicie pokusa imperializmu, to znaczy dominacji centrum tej struktury imperialnej nad peryferiami, nad tymi krajami, które zaczynają być traktowane z perspektywy króla niemieckiego, jak jego marchie pograniczne. Otóż to wszystko zaczyna się już wtedy, już ponad 1000 lat temu. I kiedy spoglądamy z perspektywy dziejów następnego tysiąclecia na zagadnienia stosunków polsko-niemieckich, to widzimy, jak one w pewnym sensie jak w soczewce skupiają swoje rozmaite znaczenia i wyzwania całego następnego tysiąclecia właśnie w okresie między 962 a 1018 rokiem. A więc co przychodzi po utworzeniu cesarstwa, co przychodzi po pierwszej klęsce państwa mieszkowego w starciu z wschodnio-niemieckimi, użyję tego określenia jako adekwatnego, feudałami. Przychodzi decyzja o chrzcie. I tu trzeba wskazać znów na ważny bardzo aspekt stosunków polsko-niemieckich, którego nie możemy przemilczeć. Otóż chrzest idzie przez Niemcy. Jakbyśmy nie wykręcali naszej historii, jakbyśmy nie podkreślali znaczenia Dąbrówki i ślubu Mieszka z córką księcia czeskiego, to jednak nie czescy księża odpowiadali za tę przemianę duchową. W sensie instytucjonalnym biskupstwa, które niosły chrzest do Polski, związane były ze strukturą kościoła katolickiego, zachodniego, łacińskiego w Niemczech, w Królestwie Niemieckim. Z obszarem dzisiejszej Bawarii, z Ratyzboną, z której 1000 lat później wyjdzie następca Jana Pawła II, biskup Ratzinger na stolicę Piotrową. Jest w tym jakiś może znak czasu, że jak z Ratyzbony przychodzi do nas wiara katolicka przez Czechy, które swojego biskupstwa nie miały. Właśnie na tym polega problem, że Czechy nie miały swojego biskupstwa. A to właśnie z Niemiec, być może poprzez Czechy, być może przy udziale czeskich księży, ale na pewno nie wyłącznie z ich udziałem, przychodzi do nas wiara chrześcijańska. To bardzo wielki dług, który mamy wobec naszego zachodniego sąsiada. Profesor Tomasz Jurek, wybitny, może jeden z najwybitniejszych dzisiaj mediewistów polskich, próbował dokonać, można powiedzieć, reinterpretacji samego momentu chrztu w ostatnich swoich publikacjach, sugerując, że chrzest musiał dokonać się w obecności króla niemieckiego i cesarza zarazem w 965 albo 966 roku na terenie którejś ze stolic Królestwa Niemieckiego, w Merseburgu czy w biskupim Magdeburgu. Nie przedstawił profesor Jurek, powiedziałbym, wystarczających argumentów źródłowych na rzecz tej tezy, ale myślę, że główna myśl towarzysząca jego publikacjom na ten temat jest słuszna. Nie pominiemy roli Niemiec przy chrzcie Polski. Ona jest ważna, nie wyłączna, ale ważna i nie do ukrycia. A więc tak, Niemcy są naszym zachodnim sąsiadem. Stały się zachodnim sąsiadem przez wytępienie, to inna prawda, o której musimy przypomnieć, rzeczywistych zachodnich sąsiadów państwa Mieszka w wieku X i XI, czyli Słowian zachodnich, Słowian połabskich, Wieletów, Obodrzyców. To prawda, ale Niemcy w sensie politycznym stają się sąsiadem właśnie przez swoją ekspansję na wschód w wieku X, tworzącej się państwowości polskiej, i jednocześnie stają się sąsiadem, przez który napływa do nas w tym, co dobre i w tym, co złe, ale jakże wiele dobra przecież stąd czerpiemy, cywilizacja zachodnia, łacińska. Ona idzie do nas w dużym stopniu przez Niemcy. I o tym także musimy pamiętać.
jak zbudować relacje, w których fakt, nie da się ukryć, młodszości kulturowej, młodszości cywilizacyjnej, młodszości technologicznej nie przekształci się w uznanie dominacji politycznej, podległości zamiast niepodległości w relacjach z zachodnim potężnym sąsiadem. Otóż te zagadnienia są właśnie przedmiotem owych pierwszych 50 z górą lat historii, którą nazywamy historią Polski między 1963 a 1918 rokiem. Jeśli zaproponowałem Państwu serię lektur, bibliografię do tego wykładu, to w tym momencie chcę uczynić uzupełnienie. Można by oczywiście takich uzupełnień bardzo wiele uczynić, ale trzy jeszcze chciałem dorzucić do tej bibliografii podanej do dzisiejszego wykładu tytuły. Pierwszym, ściśle związanym z okresem, o którym mówię, jest powieść Teodora Parnickiego Srebrne Orły, napisana w 1943 roku w Jerozolimie, wydana w następnym roku i wielokrotnie wznawiana, będąca także przedmiotem ekranizacji, pokazuje moim zdaniem w sposób tak genialny jak żadne inne dzieło literackie właśnie to zagadnienie, o którym chcę mówić. Relacji między budującą się wspólnotą polską a imperium, imperium europejskim, które jednocześnie jest kierowane przez cesarzy niemieckich. Co to znaczy? Jakiego wyboru dokonać? Pamiętamy, powtarza się to w książkach nawet szkolnych przy okazji rozmaitych nawiązań także do tradycji Unii Europejskiej, tych najgłębszych, znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego, tysięcznego roku, kiedy Otton III z pielgrzymką do grobu swojego przyjaciela, świętego Wojciecha, przybywa do Gniezna i jednocześnie podnosi jakby bardzo rangę Bolesława Chrobrego, jego państwa, przede wszystkim zgadzając się wraz z papieżem współpracującym z Ottonem III, Sylwestrem II na nadanie pełnej organizacji kościelnej z arcybiskupstwem w Gnieźnie. To była podstawa suwerenności, bo tylko arcybiskup mógł nałożyć koronę królewską i Polska ma już od tysięcznego roku arcybiskupa w Gnieźnie. To pamiętamy, tak, to był ten moment, który także upamiętnia bardzo częsta ilustracja książek historycznych, a mianowicie Ewangeliarz z Reichenau, na którym wyobrażona jest Ewangeliarz Ottona III, na którym wyobrażona jest ta scena czterech niewiast niosących wspólnie dary, można tak powiedzieć, cesarstwu, wspólnocie europejskiej. To jest Galia, Italia, Germania i Słowiańszczyzna, Sklawinia rozumiana tutaj właśnie jako państwo Chrobrego, czwarty człon wspólnoty europejskiej, obok Francji, jakbyśmy dziś powiedzieli, Włoch i Niemiec. Z tych najważniejszych tworzyła się owa idea ponadetnicznej wspólnoty europejskiej, gdzie Niemcy były tylko jedną z czterech, jedną z wielu, z kilku w każdym razie części czy członów tej wspólnoty europejskiej, współtworzącej cesarstwo. Z tym kojarzymy ideę Ottona III. Ale Otton III, tak jak pisze o tym pięknie właśnie Teodor Parnicki, pozwolę to sobie zacytować właśnie z Parnickiego. Reprezentował jednocześnie przekonanie, że to tylko on, ten rudy władca Królestwa Niemieckiego, ma prawo rządzić Europą na sposób germański, jeśli można tak powiedzieć. Bardzo brutalnie zresztą rozprawiał się z buntem w Rzymie w tym samym czasie, tuż przed rozpoczęciem zjazdu gnieźnieńskiego. To już jest osobna historia, także przedstawiona pięknie przez Parnickiego. Ale pojawia się właśnie to pytanie, czy może być imperium bez rdzenia, bez uprzywilejowanego przez swą siłę centrum,
Czy odnowione przez Ottonów Cesarstwo Uniwersalne może stanąć ponad interesami Królestwa Niemieckiego? I na ten problem naprowadzają rozważania przedstawianych przez Parnickiego bohaterów, rzeczywiście związanych z prawdziwą historią tego czasu, saskich książąt, którzy reprezentowali interesy tej części Niemiec, bo Niemcy to był konglomerat, do pewnego stopnia nadal jest, bardzo różnych tradycji, bardzo różnych księstw, bardzo różnych obyczajowości, a nawet od czasu reformacji, jak wiemy, różnych wyznań, no bo są Niemcy katolickie i są Niemcy protestanckie. Wtedy oczywiście tego podziału nie było, ale podział terytorialny na bardzo różne elementy współtworzące Niemcy istniał. Otóż na wschodzie sascy feudałowie reprezentowali prosty interes podboju słowiańszczyzny. Tego, co nie jest tylko propagandową kliszą, ale częścią rzeczywistości historycznej. Drang nach Osten, parcia na wschód, podboju bezwzględnego z żelazną konsekwencją wykonywanego podporządkowania wschodnich sąsiadów Niemiec woli tychże właśnie realizatorów Drang nach Osten. I dochodzi do takiego dialogu między mnichem, opatem zakładanego już wtedy, zdaniem Parnickiego, raczej chyba w rzeczywistości historycznej to nastąpiło troszkę później, klasztoru benedyktynów w Tyńcu, irlandzkim mnichem, a biskupem merseburskim Dytmarem. Irlandzki mnich mówi o potrzebie dotarcia do nowochrzczonych Słowian w ich języku, żeby następnie przejść mogli do języka uniwersalnego chrześcijaństwa. Ale Dytmar, niemiecki biskup, oburzony protestuje. Oni się nawet po niemiecku jeszcze mówić wszyscy nie nauczyli. Dla biskupa merseburskiego, którego dodajmy ojciec zginął w starciu z wojami Mieszka pod Cedynią w 972 roku, oczywistą jest ta hierarchia, ten porządek. A więc by Rzymianinem stać się, pierwej stać się musi Słowianin Niemcem. To jest założenie, prawda, które wkłada w usta jednego z bohaterów swojej powieści Parnicki, myślę, że bardzo dobrze oddające pewną i pokusę, i realne działania dużej części elit niemieckich na przestrzeni tysiąca lat. I wtedy, i dzisiaj. I wiemy, że to marzenie o budowie imperium chrześcijańskiego wokół Niemiec, imperium europejskiego wobec Niemiec, rozpada się szybko, umiera Otton III, a jego następca Henryk II nawiązuje do zupełnie innej idei. Idei, która dziś wydaje się przyświecać rekonstrukcji sceny europejskiej dokonywanej, no, w każdym razie sugerowanej, podpowiadanej przez prezydenta Macrona wspólnie z panią kanclerz Merkel. A mianowicie tę ideę można nazwać ideą renovatio regni francorum, to znaczy odnowieniem Królestwa Franków. Bo pamiętajmy, że zanim powstało Królestwo Niemieckie, było Królestwo Franków, to znaczy królestwo, które z Galii podbiło w pewnym sensie ten obszar, który nazywamy Niemcami. I to właśnie wspólnota, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, francusko-niemiecka tworzyła rdzeń państwa Karola Wielkiego. To jest przekonanie, że tylko tam jest Europa, połączenie Francji i Niemiec. A cała reszta to są niewiele znaczące peryferie, które muszą słuchać, ulegać interesom, po prostu interesom tego potężnego francusko-niemieckiego rdzenia. Henryk II w pewnym sensie reprezentuje taką ideę nie tylko w powieści Parnickiego, ale w rzeczywistości historycznej i jest to idea absolutnie odrzucająca tę wizję Ottona III, poprzednika, że Niemcy mają próbować zbudować imperium uniwersalne, europejskie, w którym obok Niemców będą dopuszczone także i obok Galii inne narody, a więc właśnie Italia, Sklawinia czy jeszcze inne. Jak na przykład Węgry, które w 1000 roku otrzymały koronę. Otóż ten drugi wariant polityki niemieckiej, reprezentowany symbolicznie przez Henryka II,
króla Niemiec od 1003 roku, oznacza oczywiste starcie z interesem Polski. Bo tu już nie ma mowy o jakiejś wspólnej Europie, o wspólnym imperium europejskim, ale jest mowa o Królestwie Niemieckim czy franko-niemieckim, frankońskim, któremu podporządkowane będą peryferie, w tym także peryferie polskie. I od tego zaczyna się wojna. Odpowiedzią na to ze strony Bolesława Chrobrego jest jasne, twarde nie. Nie damy się podporządkować interesom nawet połączonego, odnawianego Królestwa Franków, tak jak próbuje je restaurować Henryk II. I ta wojna pokazuje wolę niepodległości, do której musimy nawiązywać. Pokazuje tę cechę, o której mówiliśmy dzisiaj na początku. Cechę odwagi. Bez odwagi nie ma niepodległości. Bolesław Chrobry symbolizuje tę odwagę jak mało który z naszych władców, choć wielu z nich jeszcze wspaniałe karty naszej historii swoją odwagą, by wymienić choćby jednego jeszcze wielkiego polskiego władcę, Władysława Łokietka, zapisali. Ale to właśnie ten przykład, że można zmierzyć się nawet z taką potęgą, jak potęga Królestwa Niemieckiego, skutecznie, ten przykład zostawia nam w dziedzictwie ta rocznica, 30 stycznia 1018 roku, zwycięski pokój króla Bolesława Chrobrego, wkrótce króla Bolesława Chrobrego z królem niemieckim Henrykiem II. Jednakże już nie będę dłużej nawiązywał, później przyspieszę znacznie bieg mojej opowieści, ale jeszcze raz chcę tylko nawiązać do powieści Parnickiego, by zwrócić uwagę na niezwykle mądre, głębokie podsumowanie tego zagadnienia, które dużo trudniej rozstrzygnąć niż kwestię bić się czy nie bić, jeżeli sąsiednie państwo chce nas podporządkować. Bo odpowiedź na to pytanie jest prosta. Bić się, oczywiście, że się bić. Tak jak zrobił Bolesław Chrobry. Ale co zrobić w odpowiedzi na inne zagadnienie, wcześniejsze? Jak odnieść się do imperium europejskiego, w którym niejasną rolę, czy to, no nie tak prymitywną właśnie, jak prezentuje pan Martin Schulz, właśnie takich ochroniarzy tego imperium europejskiego, ale rolę ideowych zwolenników, wyznawców tego budowania wspólnoty europejskiej, ale wokół Niemiec, z Niemcami jako siłą przewodnią w tej dopuszczającej jednakże na zasadzie nieco niżej uplasowanej w hierarchii inne narody. Jak do tego odnieść zagadnienie niepodległości? I to jest w istocie kluczowe w naszej historii zagadnienie relacji Polska a imperium. Odpowiedź na to pytanie daje tekst Srebrnych Orłów, w nim te słowa. Nie ma jak to wcale odradzające się imperium różnoplemienne. Prawda to żywa. Jeno nie złote orły cesarskie, znakiem światowładnym owego imperium, ale klucze złote, papieskie. My, Kościół Piotrowy, mówi jeden z bohaterów, Tymoteusz, wkładamy diadem cesarski na imperium, kornie pochylonego u nóg naszych króla Niemców. I my też wspieramy władcę Słowian w jego oporze przeciw Niemcom, bo właśnie dla nas, Rzymu prawdziwego, jednacy są przed majestatem imperium, którego znakiem klucze złote, i Słowianie nowochrzczeńcy, i Niemcy pyszniący się urojonym prawem do władania nad Słowianami. Jedni i drudzy to dzieci nasze, jednako potrzebujące dobroci i miłości. To powinniśmy zapamiętać z tej lekcji. Imperium, w którym musi być ostatecznie imperator, w którym jest pokusa, by tę rolę imperatora odegrał w końcu ktoś tak marny jak pan Timmermans czy pan Juncker. Imperium tak politycznie konstruowane zawsze opiera się ostatecznie na fałszywym założeniu, że może podporządkować słabszych, że ma do tego, bo podporządkować słabszych zawsze można, to nie jest fałszywe założenie. Fałszywe założenie jest takie, że są do tego podstawy moralne, że można to uzasadnić moralną ideą szlachetnego imperium europejskiego. Otóż nie.
Alternatywą, jedyną prawdziwą alternatywą dla takiej konstrukcji imperium jest właśnie Kościół powszechny. I tu wracam do zagadnienia, o którym powiedziałem wcześniej, bo nie możemy o nim zapomnieć. Do tego zjawiska, że Niemcy odgrywają w naszej historii rolę zarówno jako konstruktorzy owego imperium europejskiego, które zawsze w moim przekonaniu prowadzi do zła ostatecznie, i jako współtwórcy chrześcijaństwa w Europie, które przez nich do nas dotarło. Niemcy to jest Henryk II i ci właśnie panowie sascy, wschodnio-niemieccy atakujący Polskę, i Niemcy to jest także wielu księży, którzy tutaj docierali, i to jest ostatecznie Benedykt XVI, który kontynuuje to dzieło budowania chrześcijańskiego imperium Kościoła powszechnego. Przypomnieć także trzeba, że ta budowa, konstrukcja, bardzo złożona konstrukcja Królestwa Niemieckiego pozwalała Polsce, politycznej wspólnocie polskiej, budowanej od X wieku, znajdować sojuszników przeciwko wschodnim panom niemieckim, saskim, często na zachodzie czy na południu Niemiec. I przykładem tego niech będzie choćby Rycheza, księżniczka cesarskiej krwi, pochodząca, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, z Niemiec zachodnich, która przybywa na dwór Bolesława Chrobrego, wydana za mąż za jego syna Mieszka II, i jako królowa Polski, choć nie miała w XIX-wiecznej, można powiedzieć, historiografii, czy raczej legendzie, dobrej prasy, to jednak ma ogromne zasługi w uratowaniu wspólnoty politycznej polskiej, kiedy ta padła pod ciosami wewnętrznej rewolty i najazdu idącego od południa z Czech. To wtedy właśnie Rycheza przy pomocy swojego brata, kanclerza Królestwa Niemieckiego Hermana, wyposaża swojego syna Kazimierza, odnowiciela, w pomoc zbrojną 500 rycerzy, i z takim orszakiem, z pomocą także, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, nie tylko logistyczną, ale materialną ze strony właśnie wuja Hermana i matki Rychezy, Kazimierz Odnowiciel odbudował państwo polskie przy pomocy Królestwa Niemieckiego, przy pomocy tych przynajmniej sił w Królestwie Niemieckim, które rozumiały, że na wschodniej rubieży nie jest tylko obszar do podbicia, ale na wschodniej rubieży, tak jak każdy rozsądny polityk rozumuje, na rubieży własnego państwa lepiej mieć porządek niż chaos. A zatem, skoro polskie państwo, polska wspólnota już się tutaj formuje, to niech nie będzie tutaj chaosu, tylko niech będzie polskie państwo dobrze zorganizowane, w dobrych stosunkach z Niemcami. I to jest właśnie idea, która legła u podstaw, można powiedzieć, pomocy dla Polski wtedy przez część przynajmniej elit politycznych niemieckich wyświadczonej. Ale potem, by przebiec już bardzo szybko przez kolejne wieki, mamy do czynienia z kolejnymi niezwykle ważnymi zjawiskami, które uwzględnić musimy, a mianowicie z tym sąsiedztwem z wyżej rozwiniętą wciąż jeszcze cywilizacją materialną niemiecką, której ekspansja, pokojowa ekspansja w XIII, XIV wieku na Śląsk przynosi, na Śląsk, na tereny Wielkopolski, potem dalej na obszar całej Polski, przynosi wiele niezwykle cennych dla rozwoju gospodarczego ziem polskich, podniesienia agri, kultury, rolnictwa, zdobyczy. Symbolem niech będzie jedno hasło, prawo magdeburskie, stabilizujące zasady samorządu miejskiego, prawo, w oparciu o które wytyczono nowe plany miast i tyle najwspanialszych polskich miast na tej nowej zasadzie zapożyczonej z Niemiec zbudowano. Że wymienię Kraków, Poznań, Wrocław, w końcu i Warszawę przecież także. To część tego pozytywnego bilansu sąsiedztwa z krajem, od którego wiele pożytecznych rzeczy pożyczamy, bierzemy.
ale jest także ryzyko z tym związane, z tym sąsiedztwem i z tą ekspansją, można powiedzieć, technologiczno-intelektualną prowadzoną ze strony niemieckiej, za zgodą jak najbardziej polskich władz, w tym przypadku polskich książąt, którzy chcieli wzbogacić swoje ziemie. Otóż następuje stopniowa penetracja, można użyć takiego może nieładnego słowa, penetracja niemieckiej przewagi materialnej, za którą idzie niemiecka dominacja polityczna. I to jest doświadczenie konkretnie w XIII-XIV wieku zniemczenia Śląska. Śląsk nie był w żaden sposób niemiecki w XII-XI wieku. W XIII wieku staje się stopniowo niepostrzeżenie niemieckim w swoich najważniejszych centrach. Oczywiście wciąż większość ludności mówi językiem nie niemieckim, ale rozmaitymi dialektami, z których później kiedyś dojrzeje język polski. Ale miasta zakładane właśnie na prawie magdeburskim, dwory książąt rozdrobnionej wtedy już dzielnicy śląskiej zaczynają mówić po niemiecku. I tu pojawia się kolejne wyzwanie. Z jednej strony tak, oczekujemy otwarcia na, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, kapitał niemiecki, na know-how niemiecki. Używam znów współczesnych określeń. Ale w ślad za tym pozostaje pytanie, na jakich warunkach politycznych my ten pożyteczny dla nas kapitał wpuszczamy. Jeżeli ma to się skończyć tak, jak skończyło się w przypadku Śląska, jego utratą na 600 lat dla korony Królestwa Polskiego, to może jakiś błąd został tutaj popełniony. Jakaś słabość, słabość polityczna Polski, bo ona wtedy w okresie rozdrobnienia dzielnicowego miała miejsce, sprawiała, że to, co było pożyteczne dla społeczeństwa, dla gospodarki polskiej, miało jednocześnie swoje negatywne strony, negatywne konsekwencje dla wspólnoty szerszej, politycznej, polskiej. Konsekwencje w postaci odpadnięcia całej, najbogatszej wtedy i przez długie wieki dzielnicy śląskiej. Potrzebna jest jedność terytorium polskiego. Potrzebna jest energiczna władza nad tym terytorium, by radzić sobie z tego typu wyzwaniami, by zapraszać obcy kapitał, by zapraszać potrzebny bardzo dla rozwoju know-how zewnętrzny, którego jeszcze może w wystarczającym stopniu sami nie potrafiliśmy wytworzyć, na naszych warunkach politycznych. Tak by służył on naszej wspólnocie politycznej, a nie stopniowo ją rozrzedzał i pozbawiał suwerenności na jakiejś części. To jest na pewno ważna lekcja z tego doświadczenia kontaktu z kulturą materialną niemiecką w XIII-XIV wieku. Są także doświadczenia, które opierają się na błędach politycznych popełnionych niejako w sposób, no można powiedzieć, taki podręcznikowy przez polityków polskich, przez tych, którzy odpowiadali za wspólnotę polityczną wtedy. To oczywiście do tych błędów można zaliczyć nie samo tylko sprowadzenie zakonu krzyżackiego, by ten zamiast Polaków, którzy nie potrafili z tym sobie poradzić, zmierzyli się z wyzwaniem bardzo trudnych sąsiadów, pogańskich Prusów, nazwijmy to tak najdelikatniej. Ale istota błędu polegała na tym, że kiedy już raz zakon krzyżacki został sprowadzony, nie potrafiono okiełznać w porę, czyli bardzo szybko, jego ambicji. Konsekwencje wiemy, jakie były. Konsekwencje, które sprowadziły się do wprowadzenia niejako w naszą wyobraźnię wtedy dopiero, w związku chyba z zakonem krzyżackim dopiero, tego przekonania, tej świadomości, że Niemcy, patrz krzyżacy, stają się głównym wyzwaniem politycznym dla Królestwa Polskiego. Tak było od początku XIV wieku, odkąd krzyżacy podstępnie zajęli miasto Gdańsk, wyrzynając jego polską załogę i część mieszkańców. I kiedy przez następnych 150 lat Królestwo Polskie będzie walczyło o to, żeby odzyskać tę pomorską dzielnicę. Te 150 lat walki, pokoju, ale w przekonaniu, bo nie tylko to była walka, był najpierw pokój, w przekonaniu,
że jesteśmy zbyt bezsilni, by zmierzyć się z tym potężnym przeciwnikiem. Potem, kiedy dojrzeliśmy do tej walki, walka została podjęta i wygrana ostatecznie pod Grunwaldem, a potem w wojnie 13-letniej, uwieńczonej drugim pokojem toruńskim w 1466 roku. Ale to jest ważny okres dlatego, że on rzeczywiście utrwalił, można powiedzieć, w pamięci historycznej Polski przekonanie, że tam jest wróg numer jeden. Wtedy nie było tego wroga na wschodzie, nie był identyfikowany na wschodzie. Moskwa była daleko i była mała w XIV wieku, czy w pierwszej połowie XV wieku. Jako problem polityczny zawiśnie dopiero nad Wielkim Księstwem Litewskim pod koniec XV wieku. A więc przez te dwa wieki, kiedy kształtuje się pamięć historyczna polska, mierzona już kronikami, mierzona wielkim dziełem Jana Długosza, utrwala się to przekonanie, które później odda to przysłowie, jak świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem. To właśnie z tamtych doświadczeń rodzi się to przekonanie. Mamy jego świadectwa, no nie tylko takie uproszczone, powiedziałbym, jak zacytowane przeze mnie przysłowie, ale świadectwa autentyczne i bardzo bogate z tamtej epoki. To są zeznania świadków na procesach wytaczanych przez stronę polską zakonowi krzyżackiemu. Najpierw jeszcze zeznania w sprawie rzezi dokonanej w Gdańsku, potem w procesach prowadzonych od czasów Władysława Łokietka poprzez Kazimierza Wielkiego aż do czasów Władysława Jagiełły przeciwko zakonowi krzyżackiemu, gdzie mamy zeznania dziesiątków ludzi różnych stanów i one wszystkie odzwierciedlają pewien rodzaj patriotyzmu polskiego na różnych szczeblach, u duchownych, u książąt, u chłopów, u mieszczan, oczywiście u rycerstwa w największej ilości. W tym patriotyzmie odzywa się jednoznacznie nuta antyniemiecka, związana z tym właśnie przekonaniem. To była nasza ziemia, to była część wspólnoty Korony Królestwa Polskiego, Pomorze i ona została podstępnie wydarta. Ten butny, twardy przeciwnik, zakon, w dodatku, i tu znów wracamy do problemu imperium, odwołuje się wciąż do tego, że jego patronem jest cesarz. Jest władca wciąż całej chrześcijańskiej Europy, rzecz jasna, każdorazowy król niemiecki. To oparcie przeciwnika konkretnego, partykularnego, który umieścił się tutaj, nad Bałtykiem. Połączenie go z szerszą wspólnotą Królestwa Niemieckiego i cesarstwa zarazem umacnia niejako alergię polską na imperium niemieckie, jeżeli można tak powiedzieć. Imperium, które chroni tego przeciwnika Polski, a więc zakon. I to antyimperialne nastawienie przeniesie się potem na Habsburgów, choć ci nie będą aż tak na pewno konsekwentnymi wrogami, realnymi wrogami Polski, jak no właśnie choćby zakon krzyżacki. Ale ta niechęć wobec imperium, idei imperium będzie trwała, zwłaszcza w polskiej kulturze republikańskiej, ona się jeszcze bardziej utrwali, umocni. To także ważny aspekt w tym dziedzictwie stosunków polsko-niemieckich, na który trzeba zwrócić uwagę. Ale oczywiście jest to także czas po 1466 roku, kiedy Polska odzyskuje Pomorze, kiedy stopniowo uwaga związana z poczuciem zagrożenia polityczno-militarnego przenosi się na południe i na wschód. Na południe, czyli na kraje islamu, na kraj islamu wojującego, a więc na Imperium Osmańskie, atakujące od właśnie tej strony, od Morza Czarnego, z którym od końca XV wieku, z jego forpocztą tatarską oczywiście także, Korona Królestwa Polskiego musi się mierzyć. I drugie, właśnie od północnego wschodu zagrożenie nowe idące przez Litwę, zagrożenie moskiewskie. Niemcy przestają po 1466 roku być traktowane jako bezpośrednie zagrożenie militarne dla życia, można tak powiedzieć, wspólnoty politycznej polskiej. I stąd umacnia się to eksploatowane w okresach, by tak rzec, oficjalnej przyjaźni polsko-niemieckiej w podręcznikach, w rozmaitych uproszczonych wersjach historii,
przeświadczenie czy pewnego rodzaju schemat, że granica polsko-niemiecka między 1466 a 1772 rokiem była najbardziej stabilną i najspokojniejszą granicą w Europie. W pewnym sensie to prawda. Rzeczywiście przez trzy wieki nie było tu istotnych przesunięć na granicy polsko-niemieckiej. A jednak tego rodzaju prawdziwe stwierdzenie, że nie było istotnego konfliktu życiowego, konfliktu geopolitycznego, że trwała bardzo intensywna wymiana, można powiedzieć, materialna. Wystarczy pójść do pierwszego lepszego Muzeum Historii Kultury Materialnej Rzeczpospolitej, by przekonać się, ile jest importów z Norymbergi, z rozmaitych innych manufaktur niemieckich, które trafiały na stoły szlacheckie, wyręczając niejako polską przedsiębiorczość. Ale czy to dobrze? Czy to dobrze, że Niemcy zastępowały, znakomici rzemieślnicy niemieccy zastępowali w tym podziale wtedy się tworzącym, podziale gospodarczym Europy na wschodnią dostarczycielkę zboża, półproduktów niejako, na rynki zachodnie i zachód dostarczający wysoko przetworzone towary na wschód? Czy tego rodzaju relacje nie grożą wytworzeniem konsekwencji politycznych, znów przemieniających stosunki polsko-niemieckie w relacje centrum niemieckiego i peryferii polskiej, centrum gospodarczego i peryferii gospodarczej? Stąd wynikających oczywiście także nierówności. Nierówności nie tylko w statusie, ale również w realnych możliwościach. Tego rodzaju zagrożenie nie przybierało kształtu politycznego, jeszcze raz to powtórzmy, bo Niemcy były rozdrobnione, bo Niemcy były podzielone wewnętrznie i nie tworzyły rzeczywiście żadnego planu niejako zagrożenia dla ziem polskich. Ten plan pojawia się na początku XVI wieku, w momencie, kiedy wciąż nierozwiązana sprawa krzyżacka, bo zakon jeszcze istnieje, choć ograniczony terytorialnie, odżywa w projekcie zrealizowanym wtedy, w 1517 roku, sojuszu z Moskwą, z nowym, potężnym rzeczywiście przeciwnikiem od wschodu idącym. Zawarty w 1517 roku sojusz między Albrechtem Hohenzollernem a Wasylem III, carem rosyjskim, wielkim księciem jeszcze wtedy, jest jakby zapowiedzią tej groźby geopolitycznej, która będzie w następnych pięciu wiekach wciąż do nas wracała. Sojuszu między agresywnym, chcącym rewanżu, imperializmem niemieckim, reprezentowanym przez zakon, pokonany, ale niezlikwidowany, a imperium rosyjskim, imperium moskiewskim. To pojawia się jako groźba, która została szczęśliwie szybko odsunięta, choć niemałym kosztem. Pamiętamy, tutaj tym kosztem była umowa z Habsburgami zawarta przez Jagiellonów, która wkrótce, tego nikt nie mógł przewidzieć, będzie kosztowała trony w Budzie i w Pradze Jagiellonów, które przejdą na Habsburgów. Właśnie po to, żeby rozbić ten sojusz, no można powiedzieć, nie tylko zakonu z Moskwą, ale także Imperium Zachodniego z Imperium Wschodnim, czyli Habsburgów z Moskwą. To więc zagrożenie się nie zmaterializowało wtedy, ale przypominać je sobie będziemy w następnych wiekach, w szczególności w kontekście tego zagrożenia, które pojawi się w wieku XVIII w postaci rozbiorów. W rozbiorach inicjatywę miał niewątpliwie Fryderyk II. On był inicjatorem jako słabsza strona w tych stosunkach z Moskwą, z Rosją już wtedy Katarzyny. Katarzyna próbowała realizować, przypomnijmy, politykę Piotra od początku XVIII wieku realizowaną wobec Rzeczpospolitej, kontroli nad całą Rzeczpospolitą, podległości, utrzymania podległości całej Rzeczpospolitej wobec Petersburga. Ale Fryderyk II wiedział, że oczywiście jego celem nie może być podporządkowanie całej Rzeczpospolitej, bo ta była wielokrotnie większa od jego maleńkich Prus, ale urwanie Pomorza, urwanie Wielkopolski, zajęcie Gdańska, Torunia, tych bezcennych z jego punktu widzenia obszarów, które mogły zaokrąglić jego pruskie posiadłości i wzmocnić je i geopolitycznie, i gospodarczo. A więc Fryderyk jest rzeczywiście autorem
projektu rozbiorowego przekazanego za pośrednictwem jego brata do Petersburga, za pośrednictwem księcia pruskiego Henryka do Katarzyny. I Katarzyna zapala zielone światło, bo to Rosja mogła tylko zapalić zielone światło do rozbiorów. Inicjatywa wychodzi od Fryderyka II. Tu znów pozwolę sobie na małą dygresję bibliograficzną. Też nie podałem tego tytułu niejako w swojej bibliografii, ale bardzo chciałem zachęcić Państwa, bo to uczta jest prawdziwa, spojrzeć na to widowisko. Można je na YouTubie, w komputerze zobaczyć za darmo w każdej chwili. Fryderyk Wielki Nowaczyńskiego w reżyserii Grzegorza Grudy, teatr telewizji, w którym występowały największe gwiazdy polskiego ekranu, Świderski, Kamas. To genialny spektakl, pokazujący także genialnie postać, drapieżność postaci Fryderyka II, który słusznie zasługuje na przydomek wielki z punktu widzenia imperialnych planów Prus i rozmachu swojej drapieżności, ale oczywiście z punktu widzenia historii Polski zasługuje wyłącznie na jak najgorszą ocenę. Wspaniały spektakl, bardzo Państwa zachęcam, Fryderyk Wielki. Spektakl teatru telewizji sprzed lat, chyba gdzieś mniej więcej 30 kilku, ze Świderskim w roli tytułowej. Otóż zaczynają się rozbiory. Prusy w pierwszym rozbiorze łapią Polskę za gardło, kontrolując Wisłę. Nie dostały jeszcze Gdańska. I wtedy okazuje się cała drapieżność pruskiego pomysłu na kontrolę nad Polską. Zdusić Polskę ekonomicznie. W relacjach z Rosją tego problemu nie było. Rosja nie wyzyskiwała wtedy, jeśli można tak powiedzieć, Polski ekonomicznie. Z innych względów panowanie rosyjskie, dominacja rosyjska była trudna do zaakceptowania przez naród szlachecki. Ale to Fryderyk chciał udusić niejako Rzeczpospolitą gospodarczą wojną, fałszywym pieniądzem, cłami na Wiśle, na handel wiślany. I to także jest pewnego rodzaju skojarzenie z zagrożeniem idącym z Niemiec. Zagrożenie o charakterze, broń o charakterze gospodarczym, nie tylko militarnym, służąca wprowadzeniu niejako Polski w rolę podległości, wyszantażowaniu od Polski kolejnych ustępstw terytorialnych. Ale jest jeszcze jeden moment wart podkreślenia w tym doświadczeniu końca wieku XVIII. Przymierze polsko-pruskie. Przymierze, w które część historyków wierzy z nadzieją niejako, używam może niewłaściwego określenia wierzy, no ale w każdym razie argumentuje, że to był dobry, słuszny pomysł, to jest szkoła Szymona Askenazego, że w oparciu właśnie o to przymierze można było dokonać pewnego przełomu w ustawodawstwie Sejmu Czteroletniego i doprowadzić do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Inna część historyków jednoznacznie podkreśla dwulicowy charakter polityki pruskiej, to przymierze, które z góry niejako było zamierzone na wydarcie Polsce określonych ziem, Gdańska przede wszystkim i Torunia, być może części Wielkopolski, i które nie zakładało w istocie, nie mogło zrealizować trwale żadnego dobra dla Polski. Ale przypominam ten spór, bo on jakby do dzisiaj nie został rozstrzygnięty. Są zwolennicy wciąż obu tych szkół niejako. A może warto było z Prusami, niektórzy mówią wtedy, trzymać może. Szkoda, że to się nie udało. Co prawda to nie polska wina, ale to nie znaczy, że cały plan oparcia z Prusami przeciwko potędze moskiewskiej był zły. Wiemy, jak to się skończyło w roku 1792, kiedy Rosja karze swoją ekspedycją karną Polskę za bunt, za Konstytucję 3 maja. Prusy rzecz jasna żadnej pomocy Polsce nie udzieliły, a potem biorą udział w drugim rozbiorze i w tłumieniu powstania kościuszkowskiego. Bardzo nieudolnie zresztą dopiero musiała ich Katarzyna wojskami Suworowa wyręczyć, żeby zdusić powstanie kościuszkowskie. Król pruski nie okazał się w tej dziedzinie specjalnie skuteczny. Ale był pomocnikiem w likwidacji Rzeczpospolitej. Nie możemy także zapomnieć, trudno zapomnieć, że to Prusy doprowadziły do symbolicznego zniszczenia polskiej suwerenności. Bo to wojska pruskie wygrały wyścig do Wawelu,
na Wawel, przepraszam, w pierwszej fazie tego wyścigu, wyłamały drzwi do skarbca wawelskiego i przetopiły wszystkie klejnoty koronne, symbole suwerenności Królestwa Polskiego, niszcząc je bezpowrotnie na początku XIX wieku, tak żeby ślad nie został po polskiej suwerenności. Zgodnie zresztą z literą ostatecznej konwencji rozbiorowej z Petersburga ze stycznia 1797 roku. To powinniśmy pamiętać, ale jednocześnie wiemy, że wtedy, w 1796 roku, kiedy to barbarzyństwo się dokonywało, przecież Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, ci, których kojarzymy z tym, co stanie się w następnym roku, a więc z Mazurkiem Dąbrowskiego. Autor słów Wybicki, Dąbrowski, bohater niejako i twórca ideowo-militarnej przygody wiążącej się z naszym hymnem. Rok wcześniej złożyli propozycję tuż po trzecim rozbiorze królowi pruskiemu, żeby ten stworzył oddziały militarne polskie i na ich czele przeciwstawił się Rosji. A więc natychmiast, dosłownie po trzecim rozbiorze wraca pomysł, jednak Prusy są mniejszym wrogiem, spróbujmy walczyć w oparciu o nie z Rosją. Dlaczego są mniejszym wrogiem? Bo zajęły, co prawda, dużą część polskiego terytorium. Wtedy, pamiętajmy, Prusy sięgały po Białystok i Warszawę, oczywiście to była część zaboru pruskiego. Ale ten zabór wydawał się jakoś bardziej cywilizowany, jakoś może lepiej zorganizowany i rzeczywiście nie możemy przenosić kategorii z końca XIX wieku na koniec wieku XVIII. Wtedy ten zabór pruski nie wiązał się z żadnym elementem realizowanej polityki germanizacyjnej. Nie było jej, bo jej być nie mogło. Dlaczego? Bo zabór pruski obejmował łącznie połowę terytorium państwa pruskiego. Znaczy Prusy powiększyły się o połowę swojej powierzchni kosztem Rzeczpospolitej w trzech zaborach. 1772, 93, 95. Nie da się pochłonąć nagle drugiej połowy swojego nowego terytorium, zasymilować ją, przekształcić na Niemców. A zatem w momencie, kiedy wprowadzono tutaj rządy pruskie do Warszawy, do północno-zachodniej części Polski, to nie było żadnych realizowanych założeń germanizacyjnych, jak powiedziałem. Tworzono szkoły dla nauczycieli, w których założeniem było, że wszyscy kandydaci na nauczycieli oczywiście będą musieli znać język niemiecki, ale wszyscy także będą musieli znać język polski, bo będzie się mówiło i po polsku, i po niemiecku w tych szkołach. To nie jest jeszcze państwo nacjonalizmu nowoczesnego, ale właśnie w takiej atmosferze, w takiej sytuacji mogły dojrzewać te rozpaczliwe pomysły wobec nagłego zniknięcia państwa polskiego, nagłe poszukiwania także mniejszego zła. Może Rosja jest większym złem, to Prusy będą mniejszym złem. Takie pomysły pojawiają się od roku 1796. Nic z nich nie wyszło, bo Prusy oczywiście wiedziały i na tym polegała trwałość systemu zaborów, że najważniejszą racją stanu dla nich jest pokój z Rosją. Bo na współpracy z Rosją można zbudować stabilność likwidacji Polski i stopniowe zasymilowanie, wchłonięcie tej ogromnej porcji Rzeczpospolitej, którą Prusy dostały. Wkrótce jednakże przychodzi nowe doświadczenie, klęska Prus w wojnie z Napoleonem i Prusy musiały zrezygnować z części zaborów. Wiadomo, że po ostatecznej klęsce Napoleona nowy podział terytoriów Rzeczpospolitej na Kongresie Wiedeńskim jest odmienny niż po trzecim rozbiorze. Prusy nie mają już Warszawy i to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo ograniczając, zmniejszając obszar wchłonięty przez Prusy już na trwałe, na 100 lat, jak się okazało, Prusy mogły zacząć myśleć poważniej o jego asymilacji, o jego połknięciu. Bo połknięcie drugiego takiego samego obszaru jak wcześniejszy teren Prus było niemożliwe, ale wchłonięcie tylko w cudzysłowie Wielkopolski i tylko Prus zachodnich tak zwanych, czyli Pomorza Gdańskiego, to już wydawało się przedsięwzięciem bardziej realistycznym.
I tu pojawia się pewien bardzo charakterystyczny schemat, analogiczny w zaborze pruskim, jak i w zaborze rosyjskim. Z jednej strony jest terytorium uprzywilejowane przez Traktat Wiedeński, a mianowicie w przypadku Rosji to jest Królestwo Polskie z Warszawą, gdzie są polskie rozmaite instytucje, autonomia daleko posunięta. W mniejszym stopniu, ale podobne zasady obowiązywały w Wielkim Księstwie Poznańskim, jak zostało ono oficjalnie nazwane po Kongresie Wiedeńskim, czyli w Wielkopolsce. Tam też dominował polski język, był polski namiestnik, książę Radziwiłł, wraz z szefem administracji, który co prawda był włoskiego pochodzenia, ale był katolikiem, więc nie było mowy o żadnym prześladowaniu religii czy języka w Wielkim Księstwie Poznańskim. Ale zupełnie inaczej było tak w Rosji, znaczy w zaborze rosyjskim, jak i w zaborze pruskim, na obszarach poza tymi uprzywilejowanymi, uznanymi za to najtrudniej nadające się do zasymilowania obszarami rdzennie polskimi. A więc w przypadku Rosji polityka rusyfikacyjna zaczyna się dość szybko, a w każdym razie od 1823 roku na terenie tak zwanych guberni litewsko-ruskich w Wilnie, w Krzemieńcu, nasilając się oczywiście po powstaniu listopadowym, ale zaczęła się już wcześniej. W przypadku zaboru pruskiego to samo zjawisko możemy obserwować na terenie Prus Zachodnich. O ile w Wielkopolsce nie ma mowy o żadnych praktykach asymilacyjnych w tym pierwszym piętnastoleciu po 1815 roku, to jeśli idzie o Prusy Zachodnie w oficjalnej nomenklaturze, czyli o Pomorze, jak najbardziej taka polityka następuje. Wtedy już na terenie Bydgoszczy, kolejnych rejencji na terenie Pomorza Gdańskiego pojawiają się takie zjawiska, które będziemy kojarzyli z 1901 roku z Wielkopolską, z Wrześnią. Już w latach 20., a tym bardziej na początku lat 30. na Pomorzu Zachodnim pojawiają się dzieci z tabliczkami drewnianymi na piersiach Strafe für polnische Sprache. Kara za mówienie po polsku. Nie wolno mówić po polsku na Pomorzu Zachodnim, w Gdańsku. No, wszędzie, gdzie mieszkała ludność polska, a była jej wciąż zdecydowana większość na Pomorzu. Nie jest tak, że to były jakieś wysepki izolowane. Oczywiście w Gdańsku była większość niemiecka w miastach, ale wsie były polskie. I warto tę dwoistość podkreślić, byśmy nie koncentrowali uwagi tylko na Wielkopolsce, tak jak nie powinniśmy w przypadku zaboru rosyjskiego wyłącznie koncentrować uwagi na Warszawie, na Królestwie Polskim, bo było jeszcze Wilno, Krzemieniec, inne regiony, gdzie obowiązywała inna, znacznie surowsza antypolska polityka. Podobna dwoistość była pod zaborem pruskim. Ale było coś jeszcze, co różnicowało relacje między zaborcą a polskimi poddanymi w zaborze niemieckim od relacji analogicznych w zaborze rosyjskim. I na tę różnicę koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Otóż istotą tej różnicy było przekonanie zaborców pruskich, że niosą wyższą kulturę, wyższą cywilizację. I to jest szczególny aspekt stosunków polsko-niemieckich. Mierzenie się ze zjawiskiem kulturträgerstwa, czyli z przekonaniem, że oświeceni, wykształceni, liberalnie często nastawieni Niemcy, którzy realizują projekt modernizacyjny, jak się to dzisiaj mówi, przychodzą do dzikiego, niecywilizowanego kraju, jak to określił Bismarck, który miał tutaj, znaczy na terenie Pomorza Środkowego swoje posiadłości, spędzał tu czasem wypoczynek, mówił, że za oknem słychać, jak wyją wilcy i kaszubi, prawda? No więc, no dzicz, prawda? Wilki i miejscowa ludność, dzicz jest za oknem. To właśnie przekonanie, że Niemcy przynoszą dobro, zmieniając miejscową ludność z niewolników w Niemców, z barbarzyńców w Niemców, czyli z Polaków w Niemców. To jest dla dobra tych Polaków, dla ich unowocześnienia, dla ich modernizacji. Na setkach przykładów można oprzeć to przekonanie,
wyrażane często właśnie nie przez jakiś, jak to się mówi językiem marksistowskim, reakcyjnych urzędników królewskich, monarchicznych, ale przez najbardziej, użyję znów tej kliszy marksistowskiej, najbardziej postępowych, liberalnych przedstawicieli administracji niemieckiej, inteligencji, intelektualistów niemieckich XIX wieku. W imię postępu, w imię cywilizacji, w imię modernizacji trzeba wyzwolić tę miejscową ludność z polskości, która jest wsteczna, reakcyjna. Trzeba ją podnieść, tak jak mówił o tym słowami jednego ze swoich bohaterów, Parnicki, przez niemieckość do uniwersalizmu. Prawda? To jest jedyna droga dla Słowian. Czasem tak, można powiedzieć, przewrotnie cieszymy się, że Marx to jednak nas szanował, że podkreślał, że Polska to naród historyczny, ale to bardzo błędna perspektywa. Marx, podobnie jak inni w sensie kulturowym, niemiecko myślący ludzie postępu XIX wieku, uważał, że to, co na wschód od Niemiec jest dziczą, jest barbarią, która powinna ulegać przewadze niemieckiej kultury, podobnie jak Engels. I jeżeli podkreślał pewnego rodzaju odrębność Polski od innych krajów, to także po to, by w ramach imperialnej strategii dziel i rządź pokazać Polakom, jesteście lepsi od Czechów, prawda? Tak jak często Niemcy odwrotnie mówili Czechom, że są lepsi od Polaków, po to, by dzielić tę słowiańską dzicz, by ona sobie nawzajem do gardeł skakała, jako, no jak to Engels określił, cywilizacyjne odpadki. Tak? Engels mówił o wschodnich sąsiadach Niemiec. No bo to był kulturowo Niemiec, niezależnie od swojej ideologii marksistowskiej, myślał właśnie takimi kategoriami pełnymi pogardy o wschodnich sąsiadach niemieckiej kultury. I otóż z tym wyzwaniem musiała się mierzyć Polska pod zaborem niemieckim. To bardzo ważne doświadczenie. Ono kumuluje się oczywiście w okresie Kulturkampfu, wprowadzonym przez Bismarcka od 1871 roku, kiedy to prześladowanie polskości w imię cywilizacji niemieckiej łączy się jednocześnie z prześladowaniem katolicyzmu jako ostoi polskości. I ta polityka, która trwa praktycznie rzecz biorąc no niemal do końca rządów Bismarcka, przypomnę, w 1890 został zdymisjonowany przez Wilhelma II, była wielką szkołą dla polskiej myśli politycznej, dla polskiego życia narodowego, dla polskiego hartu w walce o samomodernizację. Oczywiście to jest cały wiek XIX. Wielkopolska jest wielką szkołą samomodernizacji polskiej. Skoro Niemcy chcą nas tak zmodernizować, żebyśmy stali się Niemcami, to my musimy sami się zmodernizować, żeby być nowocześni i sprostać w tej rywalizacji, w walce w zmodernizowanym świecie Niemcom, pozostać Polakami. To jest oczywiście dziedzictwo Karola Marcinkowskiego, to jest dziedzictwo Edwarda Raczyńskiego, to jest dziedzictwo, można tutaj no, cały szereg nazwisk wymieniać, Potworowskiego, Mielżyńskiego, Hipolita Cegielskiego przede wszystkim. No, wszystko to, co kojarzymy z pięknym hasłem pracy organicznej. To właśnie w warunkach konfrontacji z tym przekonaniem niemieckim, że oni niosą kulturę, tworzyła się polska odpowiedź na to zagadnienie. I paradoksalnie mało kto zrobił tyle dla polskości, co Bismarck. Często tak było właśnie w przypadku prześladowców polskości. Przypomnę może słowa Bismarcka, bardzo ostre, brutalne, by Państwu zilustrować postawę tego polityka. Otóż Bismarck mówił tak, już w 1861 roku, bijcie w Polaków, by ich ochota do życia odeszła. Osobiście współczuję ich położeniu, ale jeśli pragniemy istnieć, nie pozostaje nam nic innego, jak ich wytępić. Wilk też nie odpowiada za to, że Bóg go stworzył takim, jaki jest. Dlatego też zabija się go, gdy się tylko może. Tak pisał w szczerym liście do swojej siostry Malwiny w roku 1861 roku. Chciał tych Kaszubów wytępić jak wilki. Kaszubów, czyli Polaków, prawda? Bo byli przeszkodą dla Niemców. Metody, jakie przyjął w tej walce, sprawiły, że Niemcy nie mogły się już w żaden sposób kojarzyć Polakom na tym obszarze z kulturą. Bo do czego te metody prowadziły? Przypomnijmy,
do wrześni 1901 roku, czyli do prześladowania dzieci, które wzbudziły no jednak skandal na skalę europejską. I tu znów trzeba podkreślić, że nie wszyscy Niemcy przecież podzielali politykę Bismarcka. Wtedy w Reichstagu, czyli w parlamencie Rzeszy, doszło do interpelacji ze strony posłów Centrum Katolickiej Partii, bardzo silnej w Rzeszy. Pamiętajmy, że katolicy byli obok Polaków, nie tylko Polacy katolicy, ale także Niemcy katolicy, byli obiektem prześladowań ze strony Bismarcka w ramach właśnie Kulturkampfu. Otóż partia Centrum, a także część lewicy niemieckiej interpelowała, mówiąc, że to jest przykład barbarzyństwa i kolonializmu, przy którym bledną przykłady niemieckiego kolonializmu w Afryce się wtedy rozwijającego. Więc padały i takie głosy w Niemczech. Problem polega na tym, że dziś w Niemczech ich nikt nie pamięta. Wtedy byli Niemcy, którzy rozumieli, to jest kolonializm najgorszego rzędu, to co robimy w Wielkopolsce z dziećmi polskimi. Inny przykład, ustawa tak zwana kagańcowa, która z jednej strony liberalizowała prawo o stowarzyszeniach, pozwalała dużo łatwiej organizować stowarzyszenia i przeprowadzać zebrania publiczne, ale z jednym zastrzeżeniem, na tym polegał kaganiec, że nie mogą się te zebrania odbywać w języku polskim. Chyba że na obszarach, w których miażdżącą przewagę ma język polski, a nawet wtedy musi być wydana na to, znaczy decyzja o tym, czy będzie takie spotkanie czy stowarzyszenie w języku polskim się odbywało, zależała od policjanta niemieckiego. A więc była to już wyraźna segregacja. To nie było państwo prawa równego wobec wszystkich. To było państwo segregacji narodowościowej czy rasowej. Mówię rasowej, bo dajmy inny przykład wybitnej postaci niemieckiego życia intelektualnego. Max Weber, twórca no, najwybitniejszej, można powiedzieć, szkoły socjologicznej początku XX wieku. Odwiedził Wielkie Księstwo Poznańskie w ramach swoich badań i podsumował tę wycieczkę właśnie takim przekonaniem, że tu oczywiście w Wielkopolsce jest dużo gorzej niż w Niemczech właściwych, ponieważ tutaj mieszkają katolicy. No to jest słynna teoria Webera, prawda, całkowicie sfalsyfikowana, nieprawdziwa, ale zgodnie z którą kapitalizm, nowoczesność może się rozwijać tylko w krajach protestanckich. Katolicyzm z góry skazuje na zacofanie. Ale także dodał do tego czysto rasistowskie uwagi o tym, że tu po prostu jest gorszy element ludzki, polski element ludzki. Tak, nawet Weber reprezentuje rasizm. Tak jak i u Marksa czy u Engelsa można znaleźć te same ślady. To są ślady tego poczucia wyższości niemieckiej nad wschodnimi sąsiadami. Nie przez wszystkich, jeszcze raz to podkreślmy, Niemców podzielane, ale podzielane niestety także przez tych, których nie kojarzymy wcale często z rasizmem czy właśnie z takimi poglądami. Otóż innym przykładem barbarzyństwa niemieckiego było przecież prawo, które zakazywało budowania domów na polskich gruntach posiadanych przez polskich posiadaczy. No i słynny przypadek wozu Drzymały z pierwszej dekady XX wieku, czy innych właścicieli ziemskich, którzy nie mogąc zbudować domu, mieszkali w ziemiankach w XX wieku, w najbardziej uznawanym za najbardziej cywilizowany kraj kontynentu europejskiego. To było nagłaśniane przez prasę. Czy jeszcze jeden przykład, który warto tutaj przywołać. W ramach Kulturkampfu Bismarck nakazał podporządkowanie księży władzy świeckiej do tego stopnia, że ci, którzy nie zgadzali się na to podporządkowanie księża, byli natychmiast usuwani ze swoich placówek. I w ten sposób przez kilkanaście lat w większości parafii Wielkopolski nie było księży. W ponad 300 parafiach nie było księży. Proszę sobie wyobrazić, nie ma pogrzebów, nie ma chrztów, nie ma ślubów. To jak na to reaguje chłop polski, który mieszka w tych parafiach? Czy patrzy na niemieckie władze jako na kulturträgerów, tych, którzy niosą kulturę? Nie, patrzy jak na oprawców, którzy pozbawili go najbardziej elementarnego, można powiedzieć, poczucia zadomowienia w pewnych świętych sakramentach i jednocześnie w pewnej obyczajowości. Niemiec stał się znów symbolem wroga, wtedy, w końcu XIX wieku, pod rządami Bismarcka, kontynuowanymi później po krótkiej przerwie, po tak zwanej erze Capriviego, przez jego następców na początku XX wieku.
A więc to jest moment, w którym Roman Dmowski może sformułować tezę, że już nie Rosja jest naszym wrogiem numer jeden, tylko Niemcy jako bardziej niebezpieczny, bardziej agresywny przeciwnik. Nie będę teraz rozstrzygał tej kwestii, czy Roman Dmowski miał w pełni rację, czy nie. Warunki doświadczenia polskie w tym czasie były takie, że mógł Roman Dmowski tego rodzaju tezę postawić. I stąd de facto sukces jego polityki, sukces polityki, który mierzony jest jednym, można powiedzieć, rezultatem, a mianowicie ostatecznym zerwaniem między Niemcami a Rosją i wybuchem wojny, pierwszej wojny światowej. To starcie umożliwiło Polsce wybicie się na niepodległość. I tu mamy nowe doświadczenie, znów niezmiernie ważne na świetle jego aspekt najmniej może przypominany, bo pamiętamy powstanie wielkopolskie, pamiętamy powstania śląskie, pamiętamy je jako bohaterskie zrywy przywracające te dzielnice odnowionemu państwu polskiemu, polskiej niepodległości. Ale warto spojrzeć na to z punktu widzenia niemieckiej pamięci kultywowanej w okresie międzywojennym w Republice Weimarskiej. Niemcy zapamiętali jedno, polscy barbarzyńcy, ci polscy kaszubowilcy, czy jakby tam ich inaczej nie nazwać, w barbarzyński sposób wyparli niemiecką wyższą kulturę z obszarów, które już nie nazywano w końcu XIX wieku Wielkim Księstwem Poznańskim. Nie nazywano nawet prowincji Posen, jak to miało miejsce jeszcze w czasach Bismarcka, tylko nazywano bardzo archaiczną nazwą, która sięga początku naszej rozmowy. Marchia Wschodnia. To jest Marchia Wschodnia Imperium Niemieckiego. I teraz z tej Marchii Wschodniej zostaliśmy przez brutalnych, dzikich, barbarzyńskich Polaków, przez tych powstańców wielkopolskich, śląskich wyparci. Tak to zostało zapamiętane, utrwalone przez propagandę niemiecką i ma to ogromne znaczenie. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że Niemcy po traktacie wersalskim uważają się za pokrzywdzone wyłącznie przez jeden kraj, przez Polskę, że straciły Wielkopolskę, straciły Pomorze, straciły ostatecznie także ponad 1/3 Górnego Śląska. Ale Niemcy są przekonani także o tym, że ta strata jest gwałtownie niesprawiedliwa z punktu widzenia także moralnego, kulturowego i cywilizacyjnego. Barbaria zapanowała na tych terenach, które dawniej były niemieckie, gdzie kultura niemiecka się rozprzestrzeniała. Uświadomiła mi to książka niedawno wydana w 2016 roku w Darmstadt przez młodego niemieckiego historyka Daniela Brewinga. Bardzo ciekawa książka pod tytułem W cieniu Auschwitz. Masowe mordy na cywilach w Polsce 1939-45. Ponieważ Brewing pokazuje, jak bardzo to przekonanie zwykłych Niemców, tych, którzy poszli do Wehrmachtu, nie SS, nie Gestapo, ale zwykłych Niemców, którzy tworzyli Wehrmacht, skutkowało skalą zbrodni dokonanych w Polsce w okresie II wojny światowej. Hitler nie musiał wydawać rozkazów, chociaż oczywiście one były takie, na wytępienie. Ale tak jak powiedzmy z innej strony można przytoczyć dziennik Klausa von Stauffenberga, tego bohatera niemieckiego ruchu oporu, jak się go przedstawia. Dziennik rasisty, absolutnego rasisty, który wkraczał tutaj na teren Polski we wrześniu 1939 roku w przeświadczeniu zapisywanym wtedy, także w listach do rodziny, że wkracza na obszar absolutnej barbarii, dzikości, brudu, wszy, gdzie trzeba tępić równo Żydów i Polaków, jako ludzi pod rasy po prostu. To jest przekonanie, które wyrażał nie tylko Adolf Hitler czy Alfred Rosenberg, ale które podzielała ogromna część społeczeństwa niemieckiego. Przekonanie wywodzące się właśnie, można powiedzieć, albo z tych najgłębszych jeszcze opowiadanych przez Parnickiego w Srebrnych Orłach pokładów, tego co czeski kronikarz Kosmas wtedy też nazwał w XII wieku, innata teutonika superbia, to znaczy wrodzona pycha niemiecka. Pycha w stosunku do słowiańskich sąsiadów. My jesteśmy lepsi, wyżsi, mocniejsi, a to są jakieś takie narody przeznaczone do służenia nam, prawda, Słowianie. To już wtedy było, ale w
połączeniu z oświeceniem, z ideologią oświeceniową, z liberalizmem rozumianym jako misja cywilizacyjna wobec niższych ludów, skutkowało właśnie w kulturze niemieckiej początku XX wieku tym fatalnym, można powiedzieć, obrazem wschodnich sąsiadów Niemiec jako barbarzyńskich podludzi, którzy powinni być ukarani za to, że ośmielili się sięgnąć po tereny, które należą się niemieckiej pracy kulturowej. Skutki, no, Daniel Breving omawia ponad 800 pogromów na terenie polskich wsi, w których zginęło ponad 50 tysięcy cywilów, co warto przypomnieć w kontekście choćby prac Jana Tomasza Grossa czy pana profesora Zaręby, które mówią o tym, że chłopi polscy nie zaznali żadnej przemocy innej niż mordowanie Żydów przez samych siebie. Chłopi polscy zostali odpowiednio wcześniej potraktowani przez Niemców. To były właśnie dziesiątki tysięcy zabitych, no nie mówiąc o milionach wywiezionych na roboty jako niewolnicy do Niemiec. To jest ta czarna, najczarniejsza strona, która była zapisana w czasie II wojny światowej stosunków niemiecko-polskich. Ale należy ją właśnie zobaczyć w kontekście całej tej historii, a nie w kontekście obłędu jednego człowieka, Adolfa Hitlera. Na tym polega kompletne niezrozumienie historii przez takich ludzi, którzy no, widzą jakąś możliwość zgody polsko-niemieckiej w 1939 roku. Nie było żadnej możliwości tego rodzaju zgody. Niemcy, 99% społeczeństwa niemieckiego wtedy, w tamtych warunkach, niestety ogromna większość na pewno, była zjednoczona w tym jednym. Trzeba koniecznie Polakom odebrać Śląsk Górny, Wielkopolskę, Pomorze, bo tam barbarzyńcy polscy niszczą niemiecką pracę kulturową. Gdyby Adolf Hitler tego nie zrobił, spotkałby się ze straszliwym sprzeciwem we własnym państwie. To właśnie antypolska polityka oparta na tych przesądach rasowych, na tym poczuciu wyższości, była tym, co wzmacniało popularność Adolfa Hitlera w społeczeństwie niemieckim. Otrzeźwienie przyszło oczywiście po klęsce. Otrzeźwienie, które rozpisane jest na dziesięciolecia i które rzeczywiście zmieniło społeczeństwo niemieckie pod bardzo wieloma względami. Doświadczyliśmy ze strony tego społeczeństwa, przypomnijmy i to, znów wiele dobra. Oczywiście na fali tej skruchy. Przypomnę, osobiście mam tę pamięć w sobie, ogromną akcję pomocy społeczeństwa niemieckiego dla Polaków w czasie stanu wojennego. Te setki tysięcy paczek wysyłanych tutaj przez nieznających nas Niemców z pomocą dla prześladowanych przez reżim Jaruzelskiego Polaków. Tak, to jest ten efekt odruchu moralnego, który przecież w Niemcach, w katolikach niemieckich, w chrześcijanach niemieckich, niekoniecznie w katolikach, jest, był, odradza się. Ale odrodziło się coś jeszcze wraz z zapomnieniem. Zapomnieniem o tym, jak to było z II wojną światową. Zapomnieniem, które przykryła jedna teza, iż Niemcy odpowiadają tylko za Holokaust, a ostatnio wiemy już, że ta teza jest zastępowana inną, że co najwyżej współodpowiadają, a może nawet bardziej odpowiadają inni. Ale w cieniu tego straszliwego zjawiska zupełnie zniknęła z pamięci niemieckiej wizja wielowiekowych prześladowań wschodnich sąsiadów Niemiec, a w szczególności także wizja zbrodniczej polityki niemieckiej na obszarze Polski, nie tylko wymierzonej w Żydów, ale także wymierzonej w Polaków na tym obszarze. Są oczywiście głosy takie, jak wspomniana książka Brevinga, jak wiele innych książek autorów niemieckich, ale w głównym nurcie narracji historycznej niemieckiej nie ma miejsca dla tego zagadnienia. Jest ono zmarginalizowane. Skoro tak, utrwala się następujący stereotyp, którego najbardziej charakterystycznym symbolem jest narracja Muzeum Domu Historii Europejskiej w Brukseli, zbudowanego według założeń niemieckiej socjaldemokracji. Tam jest miejsce tylko i wyłącznie na Niemcy jako na standard moralnego rozliczenia z przeszłością, wzór do naśladowania. Niemcy znów niosą kulturę na wschód, kulturę pamięci, w której jest miejsce na Holokaust i w której zaraz po Holokauście jest miejsce na prześladowania Niemców w ramach wypędzeń po 1945 roku. Ale miejsca na wrześnie, miejsca na
Zjawiska, o których tutaj mówiłem, związane i z wcześniejszą historią kolonizacji niemieckiej na wschodzie i na doświadczenie niemieckiej okupacji odebrane nie tylko przez Żydów, ale także przez inne podrasy według założeń niemieckiej ideologii, tego miejsca niestety nie ma. I otóż myślę, że naszym obowiązkiem dzisiaj jest przypominać o tych problemach nie w imię odwiecznej wrogości polsko-niemieckiej, bo Niemcy są od wielu wieków naszym sąsiadem po wytępieniu Słowian zachodnich, tych połabskich. Są naszym sąsiadem i sąsiadem silniejszym zwłaszcza powinniśmy szukać możliwości współżycia. Współżycia jednakże na takich zasadach, które wytyczył Bolesław Chrobry 1000 lat temu. Współżycia na zasadach niepodległości. Obok państwa niemieckiego, które jest od nas silniejsze, ale które nie może występować jako Kulturträger i które nie może występować jako portparol, czyli rzecznik, czy ochroniarz, jak Martin Schulz, Imperium Europejskiego. Nie, Niemcy to nie jest cała Europa. Niemcy to jest jeden z najważniejszych krajów Europy, ale nie mają prawa za Europę mówić, posługując się nawet swoimi marionetkami z Luksemburga, Holandii czy z innych krajów. Czy z Polski, bo są i marionetki z Polski mówiące niemieckim głosem. To właśnie musimy przypominać nie tylko dla dobra Polski, nie tylko dla dobra stosunków polsko-niemieckich, ale dla dobra Niemiec, bo Niemcy ile razy ulegały imperialnej pokusie, tyle razy kończyło się to katastrofą największą dla samych Niemców. Tak było z dziedzictwem Bismarcka w 1918 roku rozliczonym. Tak było z dziedzictwem Adolfa Hitlera rozliczonym w 1945 roku. Oczywiście dziś nie ma kandydatów, nie widzę absolutnie żadnych kandydatów do roli nowego Adolfa Hitlera, ale pomniki Bismarcka stoją w Niemczech. Ta tęsknota za, że nie wspomnę o pomnikach Fryderyka II, odbudowanych jeszcze w NRD, przypomnę, na terenie Berlina. Ta pokusa Niemiec jako siły wiodącej w Europie i z tym związanych specjalnych uprawnień do dyktowania innym, co mają robić, a czego nie wolno im robić, ta pokusa jest wciąż niezwykle silna w kulturze politycznej niemieckiej. Pokazanie niebezpiecznych konsekwencji tej pokusy jest obowiązkiem naszego doświadczenia historycznego, z tego doświadczenia wynikającym, obowiązkiem naszej niepodległości. Dziękuję bardzo.